To długa historia. Szacunek, władza, prerogatywa i magia. Tymi słowami możemy opisać, kim w zasadzie magowie ognia w serii Gothic byli, ale od początku. Na początku istnienia ludzi każdy z nich posiadał magiczną moc. Niestety ludzie używali jej często w sposób głupi i niewłaściwy. Toteż Innos, Bóg Ognia, odebrał tym ludziom magiczną moc, zostawiając ją w rękach tylko odpowiedzialnych. Tak narodziła się kasta magów ognia. Bóg Ognia nie był jednak dla wszystkich. Nie każdy z ludzi posiadających magiczną moc za Innosem chciał podążyć. Toteż pierwsze jednostki magów odłączały się od kręgu ognia, tworząc krąg wody, podążając za Adanosem oddali się koczowniczemu trybowi życia. W tym czasie to kapłani Innosa, potężni magowie ognia, zaczęli wznosić świątynie, a przez wpływy i szacunek, jakim ludzie ich darzyli przez magiczną cząstkę, jaką posiadali, szybko stali się jedną z najbardziej respektowanych kast w uniwersum Gothic. W Gothicu pierwszym rola magów ognia była mocno ograniczona. W zasadzie to ścieżka magii jest powiązana z samym awansem w strukturach Starego Obozu. Kiedy jesteśmy cieniem, możemy w dalszej kolejności zostać strażnikiem, bądź, jeśli tak wybierzemy, magiem ognia. Choć wątek Innosa się pojawia w dialogach, tak całość sprawia wrażenie, jakoby krąg ognia był uzależniony od samych struktur Gomeza, jakby nie był to odrębny byt, a jedna wspólna organizacja. Większą istotę niż sam Innos, któremu magowie służą, jest sama trwoga do magii. Wszędzie pojawia się wówczas motyw potęgi magii. Powiedziałbym, że Innos w kręgu ognia jest bardziej postacią drugoplanową. Tematem przewodnim w dialogach jest szacunek do daru magii i roztropność w jej używaniu. Sami magowie ognia, choć w Górniczej Dolinie są ograniczeni, tak ich status społeczny jest pokazany również w intro do Gothica 1. W momencie, w którym Pyrokar przerywa sędziemu, rozmawia z Bezimiennym, by na końcu dać mu list i nakazać strażnikom zrzucenie protagonisty do kolonii, więc tutaj arcymag ognia ma o wiele większy status niż człowiek prawa wyznaczony przez samego gubernatora, bądź też nawet i króla. Gothic 2 natomiast prezentuje nam o wiele więcej. Magowie mają większą problematykę oraz stałe miejsce w społeczeństwie ludzi. Na początku przygody w mieście Corinis spotkamy zarówno nowicjusza Ulfa, jak i maga Darona. Szybko przy interakcjach z nimi zwrócimy uwagę, że Daron jest niemal skąpą osobą. Przy prośbie o błogosławieństwo lepiej, jak nie mamy przy sobie dużej ilości złota. W innym przypadku ten zabierze nam jego znaczną część, co dla niedoświadczonego gracza na początku przygody może być sporym ciosem w sakiewkę. Nowicjusz Ulf natomiast całymi dniami pije darmowe piwo na placu Wisielców, więc pierwsze wrażenie dotyczące ludzi z klasztoru może być mocno mieszane. Z jednej strony teoretycznie słudzy Boga Ognia, z drugiej strony szybko objawia się ich chciwość i pijaństwo. Ulf również może nas poinformować, co trzeba donieść do klasztoru, by stać się jednym z nowicjuszy. Daniną tą jest 1000 sztuk złota oraz jedna owca, którą zakupić możemy na farmie Onara. Jest jeszcze druga opcja dostania się do klasztoru na wczesnym etapie gry, a wystarczy skradziony posążek Innosa z misji ułatwione przyjęcie do klasztoru. Kiedy odbierzemy goblinom posążek, Daron wyśle nas do klasztoru, by go zwrócić. Strażnik wrót klasztornych, nowicjusz imieniem Pedro, oznajmi nam, że możemy wejść do klasztoru, ale jeśli wejdziemy, to już musimy zostać nowicjuszem. Klasztor na wyspie Corinis to przede wszystkim bardzo zamknięta społeczność, zajmująca się hodowlą owiec i uprawą winorośli. Z obu tych czynności wytwarzają klasztorne wina oraz baranie kiełbasy. Wysokie ofiary od ludzi, jak również spora kweta w postaci złota, którą przyszli nowicjusze muszą płacić, również jest bardzo wysoka. W końcu 1000 sztuk złota w czasach kryzysu to nie mało. Zatem kogo było stać na dołączenie do klasztoru? Pokazuje nam to Agon, jeden z nowicjuszy, który jest siostrzeńcem Lariusa, gubernatora miasta Corinis. Zapewne to pomogło w uzbieraniu 1000 sztuk złota. 14 nowicjuszy w strukturach klasztoru przekłada się na 14 tysięcy sztuk złota w budżecie klasztornym za samo werbowanie ludzi. Wytwarzane wino jest głównie na handel, co doskonale pokazuje jedno z zadań, w którym musimy takie wino dostarczyć do karczmy Orlana. Pomijając najróżniejsze prace gospodarczo-porządkowe, nowicjusze pobierają nauki, by w przyszłości dzięki zgłębianiu tajników magii i boskości mogli dostąpić zaszczytu zostania magiem.
Tutaj, w przeciwieństwie do Gothica 1, Zakon Ognia jest bardzo mocno powiązany z samym Innosem, a same zamknięte struktury klasztorne bardziej wpisują się w klimat naszych, tych z naszego świata, bowiem do klasztorów wpuszczane są jedynie osoby ze święceniami, jak nowicjusze, magowie czy paladyni. Bezimienny jest tutaj wyjątkiem od reguły, jeśli zostanie najemnikiem. W klasztorze wytwarzane są jeszcze magiczne runy, magiczne zwoje, a także magiczne mikstury, które są na użytek własny, jak również na handel. Klasztorem niepodzielnie rządzi najwyższa rada składająca się z trzech arcymagów – Pyrokara, Serpentesa i Ultara. Przed akcją gry w radzie zasiadał jeszcze Xardas, jednak ten w Górniczej Dolinie porzucił ścieżkę Innosa. Przed akcją serii Gothic to właśnie Xardas był głową klasztoru na wyspie Corinis. Za jego panowania w klasztornych katakumbach ten gromadził już wiedzę dotyczącą dworu Irdorat. Klasztor jest otoczony wodą, wejść do niego można tylko przez kamienny most, co zapewne potencjalnie może bardzo pomóc przy potencjalnym orkowym oblężeniu, jednak most wnosi też symbolikę. Most bardzo często w literaturze i kulturze oznacza odcięcie się od przeszłości i wkroczenie w nowe życie. Kończy tak każdy, kto zdecyduje się przekroczyć most do klasztoru. Po wkroczeniu pierwszy raz za klasztorne wrota, zwykły człowiek będzie już nowicjuszem, zostawiając przy tym dotychczasowe życie za sobą. Otwierając nowy rozdział w swoim życiu, również mosty są ideą metaforycznej zmiany życia, niczym drabina Jakubowa, która łączy świat ludzi ze światem Boga. A San Pedro informuje nas, że wraz z dołączeniem do zakonu, wszystkie nasze grzechy zostaną wybaczone. Klasztor odgrywa tu rolę rozgrzeszenia, uwolnienia człowieka od wszystkich grzechów. Obraz klasztoru jest interesujący. Co by nie mówić, piranie jak chciały, to potrafiły stworzyć ciekawy i interesujący obraz klasztoru. Co widać na przykładzie właśnie Gothica 2, jak również Risena 1. Jest to hermetyczne środowisko pełne nieoczywistych sprzeczności. Pomimo święceń i życiu w oddaniu wierzeniowym przekonaniom, na światło dzienne podczas fabuły wychodzą konflikty. Konflikty, które lepiej obrazują dylematy moralne ludzi, którzy powinni się kierować najjaśniejszymi drogami, a zamiast tego nierzadko kierują się zazdrością, pychą, alkoholizmem i skąpstwem. Przy samej próbie ognia Ulf i Agon będą nastawieni do nas agresywnie, przez co będziemy musieli ich zabić. Przez błąd w kodzie gry, jedynym nowicjuszem podczas próby, który nas nie zaatakuje, jest Igaras. Na kanale MK jest materiał sprzed 3 lat, który może potwierdzić, że po zdobyciu runy Igaras również miał z nami walczyć. Po próbie ognia, która umożliwia nam zostanie magiem, będziemy mogli także domagać się spełnienia jednego życzenia. Możemy wtedy wstawić się za jednym z pracujących w klasztorze nowicjuszy. Interesujący jest tutaj przypadek Dyriana, który jest obiektem obrad ze strony arcymagów na temat wyrzucenia go z klasztoru, przez to, że Dyrian dopuścił się kradzieży. Jeśli nie wstawimy się w jego sprawie, to po tym jak zostaniemy magiem, ten zostanie wydalony z zakonu i zajmie się piciem alkoholu w gospodzie Orlana. Rozdział później całkowicie znika. Na ankiecie, którą ostatnio puściłem na karcie społeczności z pytaniem, do której frakcji na Corinis dołączacie najczęściej, najmniej osób, bo tylko 18%, zaznaczyło klasztor, więc klasztorem gramy najrzadziej? W zasadzie to tak, dzieje się to z następujących powodów. W zasadzie dołączenie dla nowego gracza jest najmniej intuicyjne. Nie możemy poznać tej lokacji, zanim do niej nie dołączymy oraz przede wszystkim nie każdy chce grać magiem, a jednak w klasztorze jest na to mocny nacisk. Mało osób ogrywających Gothica po raz pierwszy zaryzykuje dołączenie do frakcji, której nie może zwiedzić, w przeciwieństwie do miasta czy farmy Onara, zwłaszcza, że na farmie Onara jest dużo znanych nam twarzy. Znane nam twarze też były często poruszane przez was w komentarzach. Sam Gothic 1 spychał nas fabularnie do nowego obozu, przez co postacie z tego obozu są nam po części bliższe. Lee, Cipher, Jarvis, Wilk. W zasadzie to najwięcej osób właśnie do najemników dołącza, bo aż 47%. Ale przejrzyjmy też argumentację ludzi, którzy decydują się dołączyć do klasztoru. Wśród głównych punktów jest status społeczny, posługiwanie się magią oraz klimat. Faktycznie status społeczny u magów jest dosyć wysoki, widać to w liniach dialogowych. W końcu dzięki posiadaniu gildii Maga Ognia możemy na Esmeraldę wejść nie w endgame, a na początku przygody. Zupełnie inaczej też zwracają się do nas postacie poboczne.
Są osoby, które decydują się na dołączenie do klasztoru przez ekskluzywność posługiwania się magią, co jest absolutnie zrozumiałe. Duża pula zaklęć dla tej kasty bardzo ułatwia grę na późniejszych etapach. No i klimat. Przez to, że klasztor jest zamkniętym środowiskiem, dosyć elitarnym, to budzi sporą ciekawość. Same misje wewnątrz klasztoru ewoluują bardzo zgrabnie. Im wyżej w hierarchii klasztornej, tym odpowiedzialniejsze misje dostajemy, dlatego też na początku wykonujemy głównie fedeksy, które są choć proste, to zgrabnie i ze smakiem umieszczone w rozgrywce, co niesamowicie wzbogaca świat gry. Proste misje i proste rzeczy tworzą obraz klasztoru jako pracującej i żywej społeczności, co przekłada się na wysoką jakość lokacji i pozytywny odbiór wśród graczy. Sam klasztor nie jest bierny w konflikcie. Choć nie ma tego samego zaangażowania co zakon Innosa i samo miasto i żyje w oparciu o rozwijanie społeczności, to działa jako support dla sił królewskich, oczyszcza kapliczki i biernie wspiera króla. Sam klasztor, do którego dołączam również najrzadziej, chyba według mnie przez swoją hermetyczność i konieczność jednak grania magiem, uważany jest przeze mnie za najbardziej klimatyczną frakcję w Gothicu 2. Na to składa się szereg czynników, jak ekskluzywność, prerogatywa, czy po prostu same misje, które bardzo do siebie pasują. Niemniej jednak sam obraz maga, co jest tutaj istotne, jest bardzo ważny. To nie tylko czarodzieje rzucający zaklęcia, bo to także uzdrowiciele, sędziowie i kapłani. Przede wszystkim są to wielcy uczeni. Stanowią opokę dla bogobojnych mieszkańców Korinis, jak również dla samego króla i oddziałów paladynów.